Hej, witajcie w kolejnym vlogu. Jest niedziela, jesteśmy w Łodzi, wróciliśmy wczoraj z wakacji. Późno w nocy, zmęczeni, ale było super. Zabrałam aparat na wakacje, w ogóle byliśmy wybiwione we Włoszech. Zabrałam aparat na wakacje, zabrałam laptop na wakacje, nic nie zrobiłam. Oprócz jednego zdjęcia, które i tak ten Mareczek zrobił, wrzuciłam na Instagram pierwszego dnia. To nic, absolutnie nic. Ani sobie, ani na Instagram, ani nic. Totalnie odwyk od internetu. Nie? Chyba jeszcze jakieś tam pierwsze dwa dni próbowałam sprawdzać maila, a potem to już poniósł nas bibioński melanż. Słuchajcie, było tak gorąco. Jak jechaliśmy, to była prognoza, że pada, że jest tak sobie, bo tam też jest trochę tak, że tam jest trochę pogoda jak nad polskim morzem, że możecie wcelować, będzie 30 stopni, a może być tak sobie. No więc wcelowaliśmy tak, że było tak gorąco, że ja nigdy w życiu, oprócz jakichś krajów arabskich typu Egipt i tam, gdzie są bardzo wysokie temperatury, to w Europie chyba nie doświadczyłam takich temperatur. Jak szłam po piasku do morza na boso, to musiałam biec, bo tak piasek parzył w stopy. Tak nas przygrzało. Chłopaki oczywiście, bo byliśmy ze znajomymi, wiecie jak to jest. Panowie pierwszego dnia, żaden filtr, żaden parasol, opalamy się do oporu. Potem następne chyba dwa dni siedzieli już pod parasolem, próbując przetrwać dzień. Nie? Ze dwa albo ze trzy dni to spaliście pod parasolem. No. Ale wyjazd nam się super udał, tylko tacy jesteśmy troszeczkę wymęczeni. Wyimprezowani troszeczkę nas. Nie? To też właśnie dlatego ja się nie odzywam. Tak, widzę właśnie. Zadajesz mi pytania, ale przecież nikt nie widzi mojej odpowiedzi. No mógłbyś coś opowiedzieć, jak było. Wolałbym przy następnej okazji. No w każdym razie, a zaspokoiłeś swoją żądzę kółka, czyli pizzy? Właśnie niby tak, ale się zorientowałem, że przez ostatnie dwa dni nie zjadłem ani jednej pizzy. No. Ale za to jadłem przez pierwsze 5-2 razy dziennie. Więc w sumie średnia i tak jedna na dzień. Nie najgorsza, ale już dzisiaj Tomek coś kombinował, czy byśmy nie zamówili z Da Grasso pizzę. Ale ja mówię, nie no, po tej pysznej pizzy włoskiej. Ale ta Da Grasso też jest pyszna. No też jest pizza, ale pyszna, ale rozmawialiśmy, że to jest, wiesz, kółko zastępcze, że to nie jest... To jest takie zupełnie inne danie, to jest taka... Polska pizza, polski placek. Polski placek. No, tam są... Wiecie co, i też właśnie rozmawialiśmy o tym, że we Włoszech ta pizza to jest składnik, że tam, kurczę, jak są grzyby, jak jest szynka, u nas to jest taka najtańsza jakaś taka szyna konserwowa albo coś w ogóle, taka z paczki, a tam to jest to prosciutto, te pieczarki, ten ser, parmezan, no mniam po prostu, pyszne. Oprócz tego, że ciasto jest dobre, to też te składniki są zupełnie inne, ale że kiedyś za coś Tomek mi był winien pierogi. Obiecał mi, no już wiesz za coś, za twoje przewinienie obiecałeś, że ten, że mnie zabierzesz na pierogi i wczoraj wracając do Polski, jakie już tacy wymęczeni. To chciałem posprzątać. Dobrze, nie wracajmy do tego. W każdym razie to Tomek mi wisi pierogi, a wczoraj wracając już było późno i bo jak już byliśmy w Polsce, weszliśmy na stację benzynową i tam wchodzi ma tam pani Żurek i pierogi, wiecie, bo to była jakaś taka stacja, ale też mieli jakiś taki bar. Jakaś była taka wycieczka jakichś takich emerytów i oni wszyscy ten Żurek i pomidorową i te pierogi, a my po prostu z dziewczynami tam wszystkie, ja mówię, taką mam ochotę na ruskie pierogi, że właśnie idziemy, tylko dajcie znać, znaczy wiem, że teraz mi nie podpowiecie, ale bo się zastanawialiśmy, czy w Łodzi lepiej się do pozytywki, może, czy do, jak to się nazywa w manufakturze? Galicji. Ale nie, bo tam jeszcze pierogarnia jest taka pod tym, pod piórem tam jest pierogarnia. To dajcie znać, albo gdzieś w ogóle, gdzie są to, no, takie, żeby wiecie, takie były dobre, domowe najlepiej, ale to chyba rzadko się zdarza i ciężko w dzisiejszych czasach znaleźć. W każdym razie, totalny po prostu chill out się, ja przynajmniej się odcięłam, zobaczcie w ogóle ten. Jestem bez makijażu cały tydzień, no nie, może pierwszy dzień tam się pomalowałam jeszcze, nie wiem. W Zgierzu jest dzisiaj jakiś festyn, na pewno są koła gospodyń wiejskich.
To też jest dobry plan. Nie, ale już pójdziemy tutaj zjeść. Tam masz domowe. No, domowe. W każdym razie, słuchajcie, przez właśnie, oczywiście zabrałam kosmetyki i tak dalej, bardzo szybko zrezygnowałam z pomysłu malowania się, tym bardziej, że było tak gorąco, że nawet by mnie ten, oczywiście nie mam lakieru do paznokci, u mnie z rzadkością, ale po prostu totalnie się wyluzowaliśmy, no i pogoda nam się super trafiła, aż za super, bym powiedziała, nie? Momentami już było strasznie. Strasznie, ale po prostu no pogoda super, znajomi super, ekipa nam się super trafiła, wiecie, to też czasami tak jest, że znajomi, którzy są fajni, tak normalnie niekoniecznie się sprawdzają na wakacjach, a tutaj nam się ekipa super sprawdziła, no i też jedzenie pyszne. Tomek, zaspokoiłeś żądze kółka, czy nie? No tak. Ja na pewno zaspokoiłam żądze owoców morza, gdyż tam jest akurat super to, że czy bierzecie makaron taki, czy pizzę, nie wiem, z sosem pomidorowym, czy z owocami morza, to wszystko mniej więcej tyle samo kosztuje, więc ja pierwsze 5 dni codziennie jadłam coś, albo risotto, albo spaghetti, albo no w każdym razie seafood cały czas. No i to jest super, nie? Pyszne mają też. Stwory wszystkie, to jest super. No i też nie mają właśnie jakichś takich cen urażających na to. Także widzicie taki update. No i właśnie mówię, dzisiaj już wychodziliśmy z domu. Mówię, a to wrócę się jeszcze, będę na aparat. Nic ten. Naprawdę, słuchajcie, pół zdjęcia nie ten. Nie mam ani jednego zdjęcia nawet razem z tego wyjazdu, nie? Nic. Nic. Tak. No. Nie wiedzą, dzięki. A ty na co masz ochotę? Nie, to masz na kółko nadal ochotę, nie masz ochotę na polskie jedzenie. Ja przez ten udar, przez to gorące, przez to wszystko, to szczerze to nie mam na nic. No, Tomek już ostatnie 2 dni nic prawie nie jadł. Ale naprawdę, no taki upał. To jest. No ale widzisz jak to jest, no jakbyśmy pojechali, było zimno, byśmy narzekali, że jest zimno, no zawsze z dwojga złego lepiej w tą stronę. Pogoda nam się super udała. W końcu zdecydowaliśmy na pozytywkę. Jesteśmy na Piotrkowskiej. Tak to wygląda. A ty co jesz? Ja jem pierogi ruskie. I ja chcę jeszcze z kwaśną śmietaną i z okrasą. No. A nie jesz wrapa? To wolałbym raczej. Nie ma kółka. Naleśnik to też kółko. Przyszły nasze pierogi. Tomek poszedł na chwilę do samochodu i akurat przyszły nasze pierogi. Tomek wziął jeszcze dodatkowe jakiegoś naleśnika, jak wyglądają. Pysznie. Naprawdę wygląda to super. Mniam. No, spróbuj. I mów jak. Wyglądają naprawdę takie domowe. Jakby to powiedziała Magda Gessler, coś tu na pewno nie pasuje. Dlaczego? Nie wiem, zawsze coś może nie pasować, a ja się nie znam na pierogach. Dobra, ja jem, bo są takie pyszne. No i jak? Dobre? Mi się bardzo spodoba. Idziemy jeszcze kawałek was zabrać po Piotrkowskich. Ale fajnie. Super, nie widziałam jeszcze, żeby w Łodzi takie było. A życie kwitnie w niedzielę rano. Myślałam, że będzie pusto, a tu... Nie, jak na Piotrkowską. No wiecie, jak mieszkacie w innych wielkich miastach, to pewnie macie inne pojęcie tłumu. U nas to jest tak, że tu już jest dużo ludzi na Piotrkowskiej. W nocy to co innego, w weekend, nie? Ale zobacz, jakieś infiniki. Co, gdzie? Klub czy coś? No widzisz. Tydzień nas nie było, a tu się... Bardzo pyszne. Ze mną jadłeś tu nawet kiedyś kebaba.
Tydzień, zobacz, tydzień na tym, bo ile się to zmieniło. Ale dawno nie byliśmy na Piotrkowskiej, nie? A tu jeszcze macie misia na Piotrkowskiej, którego się zapalę spacera na szczęście. Albo za nos.